i zaglądając pod nią. I tutaj mamy taką skrzynkę z bezpiecznikami. Mrożoną pizzę. Zróbmy sobie w mikrofali. Siemaneczko, ja jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z Alaskan Road Truckers. Jest to gra o jeździe ciężarówką na Alasce, ale jest to gra z licznymi utrudnieniami w stosunku na przykład do Euro Truck Simulator. A właściwie dużo więcej musimy rzeczy tutaj ogarniać w stosunku do ETS-a. Między innymi podłączanie naczep, naprawy swojej ciężarówki, czy to, żebyśmy mieli najedzonego kierowcę. I teraz mam problem z moją ciężarówką, bo jak widzicie, mrygają mi światła. Podczas odpalania spalił mi się bezpiecznik i będę musiał go wymienić własnoręcznie. Albo będzie trzeba podjechać do warsztatu i zrobić to w warsztacie. Nie wiem, powiem szczerze, gdzie to zrobić. No i jeszcze mam problemy z akumulatorem, które objawiają się tym, że oczywiście świeci mi się lampka przy zegarze, że jest uszkodzony, czy zużyty po prostu. No i będę musiał go też oczywiście wymienić. Czy zrobię to w warsztacie, czy zrobię to sam? Jeszcze nie wiem, jak wyglądają tu moje umiejętności, bo musimy sobie zajrzeć na zakładkę kierowca. No i tutaj mamy szereg rzeczy, które możemy sobie odblokować. I na przykład człowiek interesu umożliwia korzystanie z bazy. Tak, w bazie możemy sobie wybudować warsztat i z tego warsztatu korzystać. Dopóki nie mamy tego warsztatu, możemy skorzystać z warsztatu w jakimś mieście. O, tutaj mamy coś odnośnie napraw. Umożliwia wykonywanie podstawowych napraw, czyli już to posiada. Umożliwia budowę warsztatu oponiarskiego w bazie. Budowę warsztatu w bazie, ok. Podstawową personalizację. Czyli myślę, że skoro mamy już podstawę napraw ogarniętą jakby dla kierowcy, no to w tej podstawie napraw będzie wymiana akumulatora czy wymiana bezpiecznika. Takie jakieś poważniejsze naprawy typu wulkanizacja, jeśli tutaj jest, czy coś podobnego, no będziemy musieli chyba realizować już w jakimś warsztacie, czy to naszym, czy to takim jakimś przydrożnym, no nie? Aktualnie jestem w trakcie transportu. Transportuję sobie jakieś tam towary. Mam kategorię A. Kierowcy, tutaj jest kilka różnych kategorii, je sobie musimy wyrobić, odblokować po prostu. Póki co nie mam, no, mogę tylko mały zakres jakichś tych transportów sobie robić i mam taką pierwszą podstawową ciężarówkę, więc naprawdę bez szału, ale spokojnie, nie od razu kokosy się zarabia. Na razie chcę się skupić na tym, żeby mieć jakieś pieniądze i na tym, żeby naprawić swoją ciężarówkę. Obecnie gram w wersji przedpremierowej w Alaskan Truck Simulator, więc dużo rzeczy może nie działać tutaj prawidłowo. Chciałbym, żebyście tak przymknęli na to oko, no bo ja miałem przed chwilą taką sytuację, że ruch uliczny, a konkretnie jeden samochód, jeździł po całej drodze w kółko i nie mogłem go w żaden sposób ominąć, a jak go próbowałem ominąć i on uderzył we mnie, to dostałem mandat $300 za to, że spowodowałem wypadek. No, tego typu rzeczy się tutaj zdarzają, ale chyba, ponieważ jest to wersja przedpremierowa, warto przymknąć na to oko, chociaż na teraz. No i na ostatnim odcineczku, jak pierwszy raz graliśmy sobie w Alaskan Truck Simulator, to pewnie wielu z was zauważyło, że nie działały do końca lusterka boczne. One ogólnie działały, ale ja gram na ultra szerokokątnym monitorze teraz i jeśli to lusterko wychodziło poza zakres 16:9, to ono się blokowało, frizowało, nie? Możecie sobie to na ostatnim odcinku zobaczyć. Teraz w tym najnowszym buildzie tej gry zostało to już naprawione i jak wychodzę poza ten zakres 16:9 monitora tam jakiegoś mniejszego, no to wtedy lusterko też mi działa, nie? Kurde, i co oni się tutaj tak wleką? To jest
No i ten zajmuje lewy pas. Dobrze, no ciekawe co się tutaj stanie, bo ten z lewej strony będzie musiał zajechać drogę temu z prawej strony. Wiesz co, ja się oddalę lepiej. Okej, okay, zatrzymał się, wow, inteligencja, no nie wytrzymam. Bardzo ładnie. I jedziemy sobie, jeszcze mam trochę do zrobienia, mam godzinę 22 minuty na dostarczenie tego towaru. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo będzie to drugi mój transport ogólnie w AR. ART w sumie, nie? Bo to jest ART, Alaskan Road Truckers. I proszę bardzo, zajeżdżamy sobie do bazy. Bardzo podoba mi się to, że jak dojeżdżamy sobie do jakiegoś miejsca, z którego mamy zabrać towar lub gdzie mamy dowieźć ten towar. O, to zobaczcie, widzicie ten ludek tutaj w szopce? Od razu mi się podświetla. To jest najważniejsza osoba w całej tej bazie. Do niego musimy podejść, żeby wziąć towar, żeby towar chyba też zdać. Ale podoba mi się to, że wiesz, nie musisz się zastanawiać, gdzie ta osoba jest, nie? To nie jest tak jak w ETS-ie, że sobie wjeżdżasz po prostu do bazy, naciskasz guzik i już masz zrobione. Tutaj musisz zgasić ciężarówkę, zaciągnąć ręczny, wyjść z ciężarówki, wiesz, masę rzeczy trzeba zrobić. Tutaj zajeżdżam sobie w tą strefę i nie wiem, czy nam się tu... A! Precyzja parkowania, czekaj, bo ja tutaj tak zajechałem. I zobaczcie, teraz w czasie rzeczywistym dostajemy notowania za parkowanie w tej strefie. To jest teoretycznie no, taka prosta strefa do parkowania. Oczywiście mamy tutaj wirtualne lusterka, jeśli byśmy chcieli sobie je włączyć, ale możemy też korzystać sobie z tych bocznych, które są w porządku. I to będzie moje pierwsze parkowanie. Zobaczymy jak wyjdzie. Na razie dostałem jedną gwiazdkę, dwie gwiazdki już, za parkowanie trzy gwiazdki, cztery gwiazdki i będzie piąta? O, teraz mi zabrali gwiazdki, to muszę do przodu chyba podjechać, poczekaj. Cztery i... No dobra, lepiej chyba nie będzie. Na początek na drugi transport może być. Więc wrzucamy sobie na luz, wrzucamy sobie hamulec ręczny i... Możemy w sumie zgasić na chwilę ciężarówkę. Cyk. Dalej mi się świecą światła. Wycieraczki i światło. Czekaj, to muszę chyba całkowicie ciężarówkę wyłączyć. Hamulec postojowy mamy włączony. Ale... Czekaj, radio. Podświetlenie może to? Nie, wycieraczki nie. Wiesz, bo niby wyłączyłem tutaj zapłon, prawda? Jak wyłącza się zapłon, no to się chyba wszystko wyłącza. Klakson działa. To niezłe bezpieczniki. Dobra, wyjdźmy stąd. No, akumulator dostanie po tyłku za te tutaj światła, zobaczcie. O, faktycznie słabo zaparkowałem. Teraz to dobrze widać, nie? No, mogłem sobie włączyć tą kamerę zewnętrzną, ale nie jest tak źle. Cztery gwiazdki, spoko. No i idziemy sobie tutaj do Menago. Zaparkuj naczepę w dowolnym z dostępnych miejsc oraz ładunku. Czekaj, no ja już to zrobiłem. To jest moje dowolne miejsce. Dobrze, to spróbujmy się odczepić najpierw, bo chyba to też powinniśmy zrobić. Więc najpierw podpory. Okej, okay. Teraz przewody. Nie, czekaj, nie tak. Okej, okay, musi to odwiesić. No i zobaczmy teraz, bo już mamy odłączoną tą naczepkę.
Jest, zadanie ukończone, czas dostawy 3 godziny. Stan ładunku 96%, precyzja parkowania 4. Dostałem jakieś doświadczenie, tak, dostałem grzywna za ładunek i łącznie zapłatę 4000. No, całkiem nieźle trzeba przyznać, nie? Chciałbym się zająć teraz moją ciężarówką, więc będzie trzeba podjechać do jakiegoś, nie wiem, czy sklepu, czy warsztatu, żeby... O, tutaj mamy sklep. Może tu uda nam się... Otwarte 24/7. Moglibyśmy dojechać tam z ładunkiem, prawda? Więc moglibyśmy sobie stąd wziąć i gdzieś tam coś dostarczyć. Chciałbym, żeby tutaj się nam podświetlało, w którą stronę moglibyśmy jechać, ale możemy pójść z powrotem do Menago i powiedzieć mu, hej, masz zbyt niską reputację, o ty dziadu. Z moją ciężarówką nie wszystko jest w porządku, spróbujmy ją odpalić. Okej, odpaliła. Dziwnie z tymi światłami, nie? W sumie, ja wiem, czy tak powinno się ten, ale... Dobra, hamulec postojowy wyłączony. No i jedziemy sobie do sklepu, musimy sobie wyznaczyć tam trasę. No bo tutaj nikt nie chce mi zadania dać, ja jestem za słaby w uszach. Jedziemy. Włączyłem sobie skrzynię manualną. Zrobię sobie tak, że włączam łopatką wyższe biegi i tyle, nie używam sprzęgła na razie. Chciałbym, żeby był taki automat, że daje po prostu wyższy bieg albo wsteczny i tyle. Nie, taki automat, że automat, żebym nie musiał za dużo myśleć cały czas. O, czekaj, gdzie ja zajechałem? Tutaj jest jakiś ślepy zaułek. I dojeżdżamy sobie do 7-Eleven. Mam nadzieję... Czekaj, tutaj się wjeżdża? Już tak. Nie, no chyba się wjeżdża. Jest tutaj parking dla ciężarówek? Ciężko powiedzieć. Zaparkuję się na... O, zaraz przed tym 7-Eleven. Jest tu sprzedawca... Ej, to duży jakiś taki market jest, to dobrze. Pyk, wyłączamy zapłon. I idziemy ogarnąć ten bajzel. Może nam się uda coś kupić tutaj do mojej ciężarówki. W mojej ciężarówce jest sporo różnych schowków. Na przykład tutaj mamy pojemnik na narzędzia, łańcuch na opony i osłona chłodnicy na przykład jest w tym miejscu. I tutaj też możemy sobie pochować różne rzeczy później. Tak, musimy mieć akumulator, to trzeba kupić. Jak widzicie, mam wersję polską odpaloną gry teraz, ale niektóre rzeczy jeszcze nie zostały dobrze przetłumaczone, jak na przykład car battery. Tutaj mamy cały czas nie w tym języku, co trzeba, tak? No i wspominałem wam o tych ciężarówkach, że są, ale to na pewno nie jest poziom wykonania jak w Euro Truck Simulator, prawda? Natomiast możemy sobie przy nich jakoś tam manipulować i robić różne rzeczy. Także ja tam jestem za tym, żeby Euro Truck i w ogóle ATS miał jakąś tam konkurencję, żeby SCS Software czuło oddech innych gier, takich jak Alaskan Road Truckers na swoich plecach. Dobrze, chodźmy sobie do sklepu. Akurat mamy, moja ciężarówka dobrze tutaj wszystko oświetla. Tu jest pani, która... menadżer? Odpady? Czekaj, to na pewno jest sklep, o który mi chodzi. Tak, dobrze, ale z tego sklepu też możemy zabierać ładunki, jeśli byśmy chcieli. Nas interesują rzeczy do ciężarówki. Jak widzicie, cały czas mi tutaj wszystko oświetla. Aby zakupić przedmiot, porozmawiaj ze sprzedawcą lub wybierz produkty z półek. Koszul... Odzież nas nie interesuje. Wystarczy mi ta, co mam na sobie. Interesują mnie... Dobra, chodźmy do sprzedawcy. Zobaczmy, co on powie. Więc... Mieszanka podróżna. Jedzenie... O! Możemy to sobie wziąć. Cena 4. Kupimy, bo mi się już żarcie skończyło. Leki przeciwbólowe. Miałem w sumie jedną kraksę z Ty, ja mam 13 tysięcy dolarów. Tu mamy latarkę, zestaw baterii do latarki, olej silnikowy, bezpieczniki, tak. Potrzebujemy bezpieczniki, ale potrzebujemy też akumulator nowy. Albo jakąś ładowarkę do akumulatora.
Widocznie w tym sklepie akurat takich rzeczy kupić nie możemy. Tu możemy sobie przy ekspresie kupić jeszcze napój energetyczny, możemy kupić wodę gazowaną. Lepsza woda, co to znaczy? Słodki gazowany napój o wysokiej zawartości cukru. Lepsza woda, w czym ona jest lepsza? Gorsza jest właśnie. Dobrze, i tu mamy to i możemy sobie jeszcze kawkę zrobić. Weźmy sobie kawa double double, ok, czyli jakaś podwójna, tak? Teraz chciałbym sobie wybrać coś z mojego ekwipunku. Tutaj mamy zlecenia, kierowca. A, znalazłem. Więc kupiłem sobie jeszcze olej silnikowy na wszelki wypadek. Mamy tutaj mieszankę podróżną. Chyba kupiłem coś jeszcze, ale mi się nie pojawiło. Dobra, zjedzmy to, bo nasza postać już tam zaczyna przymierać głodem i brakuje jej energii. Zaraz, gdzie ja kupiłem? Nie widzę tutaj mojej kawy. Ciekawe. Dobra, ama, zjedzone. Zawsze trochę lepiej i możemy się przespać też do następnego dnia. Chodźmy wymienić te bezpieczniki. Bezpieczniki wymienia się podnosząc maskę i zaglądając pod nią. I tutaj mamy taką skrzynkę z bezpiecznikami. Okej, teraz musimy chyba znaleźć konkretny bezpiecznik. Ten wydaje się okej. Ten bezpiecznik nieuszkodzony, okej. Tutaj mamy z boku napisane, który jest uszkodzony, a który nie. Trzeba popatrzeć chyba wszystkie. Zobaczmy. Cyk. No, trzeba trafić, nie? Ciekawe, jak będzie wyglądał uszkodzony. Już prawie wszystkie opcje tu przejrzałem. Kurde, no dobra, te są okej. Okej. Czyli wymieniłem, ale nie było pokazane co i jak, nie? Płyn chłodniczy. Musisz mieć płyn chłodniczy. A nie kupiłem? Nie. To kupimy na pewno płyn chłodniczy. Musimy kupić. Dobra. Zamykamy to. Czekaj. O właśnie. Zamykamy skorupę. I chodźmy jeszcze po płyn chłodniczy. Nigdy nie wiesz, kiedy się przyda. Chociaż jesteśmy na Alasce, tu jest zimno. No ale musimy to mieć. Jest płyn chłodniczy, kupujemy. Okej, ile ja mam w ogóle miejsca w tych... tak, ekwipunek pełny, okej, czyli już nie mam miejsca. Chodźmy sobie do naszych schowków i tutaj możemy sobie wszystko właśnie teraz pochować, to jest ważne. Więc dajmy sobie tu na pewno olej... Czekaj, co? Co się stało? Czekaj, czy ja to wyrzuciłem? Składa silnik, no fajnie, że składa, czekaj, bo ja bym chciał to przenieść tutaj. Da się jakoś tak zrobić? Chyba nie. Tu mamy pokazane sloty, ale znowu zniknął mi... Nie mamy płyn chłodniczy, okej, a gdzie jest olej? Oleju nie mam, no przed chwilą kupiłem. Dobra, schowajmy sobie tutaj chipsy, płyn chłodniczy, bezpieczniki i tyle. Tutaj mamy tylko tyle slotów. Przydałoby się, żeby było ich więcej, nie? Żebyśmy mogli sobie jeszcze coś tam pochować. A tu jeszcze coś mamy, okej. Mrożona pizza. Dobrze, tutaj sobie pochowajmy. Muszę wrócić jeszcze do sklepu, pokupować więcej rzeczy. A muszę przyznać, że Iwona tym wszystkim bardzo się zmęczyła i chce iść spać. Przed chwilą mi tutaj ziewała. Więc no nie nic, będziemy musieli się położyć. Prześpijmy się zdrowe 8 godzin. Proszę bardzo. Spanko skończone. Chodźmy sobie teraz chyba w drogę, nie? Czy będziemy coś jeść? No, Iwona wydaje się być głodna, więc dawaj kawę na dobry początek dnia i może mrożoną pizzę zróbmy sobie w mikrofali. Pyk. Gotujemy. Gotowanie 50% i gotowa. Cyk. Dobra, otwieramy mikrofalkę. Czekaj, co? Zjadła już? Dobra, wychodzimy sobie tu, ale trzeba zjeść. O! Gorąca pizza. Jemy. Zepsuje się za 12 minut. Okej. I kawka. I w drogę. Mamy gotowe.
Iwona, jakie ty masz brzydkie ręce. Dobrze, odpalamy naszą ciężarówkę. Chciałem się trochę naklikać i zobaczcie, sukces! Światła działają już jak trzeba. Wypadałoby jeszcze załatwić sprawę z tym akumulatorem, bo finalnie w którymś momencie może mi ciężarówka nie zapalić, na przykład jak będę miał towar na plecach i będzie trzeba go gdzieś dowieźć. Jak klient będzie czekał, no mogę mieć z tego tytułu jakieś problemy. Chyba mi zgasła. O, dobra, odpaliła. Na biegu. Pomyślałem, że skoro już tu jestem, to skoczę sobie szybko do menadżerki i zabiorę od niej towar z tego sklepu. O kurde, ciężko już odpala ciężaróweczka. Ale gaz, gaz, okej. Zabierzemy sobie stąd towar, a towar mamy taki śmieci. Myślę, że to nie jest palący się towar i możemy sobie nawet z nie do końca sprawną ciężarówką poradzić z tym. Musimy zajechać tutaj dookoła sklepu i podjechać, podłączyć naszą nową naczepkę i gdzieś sobie pofrunąć. Chciałbym po drodze zahaczyć też warsztat, żeby ogarnąć ten akumulator. Dawaj, Iwonka, wiem, że tym razem nam się uda podjechać za pierwszym razem dobrze. No, Iwonka. Właśnie, musimy sprawdzić też, czy jak podłączę się pod kątem. O, tak na marginesie, to tutaj widzicie na kierownicy teraz. Widzicie takie zielone coś? To oznacza, że podjechaliśmy na tyle dobrze, że już nie musimy nic więcej robić. Zobaczcie, jak podjadę sobie kawałek do przodu. Nie? Bardzo proste. Bardzo łatwo jest trafić, nie patrząc się nawet w lusterka. Tak, żeby się zapiąć ładnie. Podoba mi się to. Pyk i wychodzimy. Up. I sobie załączamy, podłączamy wszystko. Czekaj, bo tu trzeba. Nie wiem czy z tej strony to się uda. Pod takim kątem. Poczekaj. O, mamy. Dobrze, zablokowało się, teraz przewody. I ruszamy w drogę. Włączyłem sobie chyba wirtualne lusterka. O, właśnie. Tak możemy je sobie włączyć. Muszę to zrobić za następnym razem, jak będziemy parkować. Ta gra myślę, że jest skierowana bardziej dla osób, które grają sobie na padach, bo takich osób jest oczywiście więcej, ale też osoby, które grają na kierownicy, mogą się tutaj świetnie pobawić. Zwłaszcza podoba mi się ta integracja, wiesz, wszystkich takich elementów związanych z obsługą ciężarówki. Może w taki bardziej uproszczony sposób, ale jednak wiesz, istnieją, nie? Dobra, tutaj musimy sobie poczekać. Mamy ze sobą śmieci, więc nie jest to taki palący towar. Mam nadzieję, że dowieziemy go tam, gdzie trzeba, na czas. Właśnie, bo mamy 10 godzin prawie na ten dowóz. Dobrze, że się wyspałam. Bo ja gram kobietą.
Tak jadę, zapominam o tankowaniu. Już została prawie rezerwa. Teraz, z której strony ja tu miałem wlew paliwa? Tak się zastanawiam. O, patrzcie, też mi się pokazuje, czy dobrze zajechałem pod stację. Super. Czekaj, musimy chyba wycofać. Nie wiem, co tam się z tyłu dzieje. Oj, nic dobrego. Dobrze, podjedźmy jeszcze do przodu. Chyba mam z lewej strony ten wlew. Czekaj. Tak też mogę stać? Cholera. O, tak jak teraz będzie dobrze. Super. Dobra, mam nadzieję, że odpalę ciężarówkę jeszcze. Tak swoją drogą, jesteśmy teraz na stacji benzynowej, więc może znajdziemy tu akumulator? Powinien być, no chociaż ja wiem, ciężarówkowy, może nie do końca, nie? Jak wam się podoba moje parkowanie? Ja myślę, że jest super. Dobrze, zabieramy się za tankę. Czekaj, czy ja muszę tu? Nie, po prostu sobie zabieramy cyk i wkładamy cyk. A, już się zatankowało. Okej. No to podnosimy. Na pewno się zatankowało tak mega szybko, nie? Płacę $20 za 4,8 galona. Czekaj, czy ja się muszę upewnić, czy to jest już pełny zbiornik? Bo może muszę coś tam naklikać jeszcze dodatkowo. Nie, to nie jest pełny zbiornik. Okej, coś muszę naklikać. Wyjdźmy i jeszcze dotankujmy się tutaj. Zobaczmy. Może tutaj muszę. O, tam jest pokazana ilość. Okej. Zwiększ ilość. O, właśnie o to mi chodziło. Tutaj musimy najpierw poklikać, a dopiero potem wkładamy wąż i tankujemy. Ja pierd... Ile galonów? Czekaj, co? Co ja tu robię? $600? Ja pierdniczę i co? Dobra, tankuje się to, zobaczcie. Dobra, 143 galony. No to ja już chyba do końca gry będę jeździł z tym zbiornikiem. Jak będę sprzedawał ciężarówkę, to podwoiłem jej wartość. Chyba. Dobrze. Ale fajny zbiornik z tym. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Cysterna na paliwo. Super. Dobra, chodźmy sobie teraz do kiosku. Ja już chyba za to zapłaciłem tak w ogóle. Ale czy jest tu... Patrz. Jest akumulator. Mają. Cześć, ziomek. Ja bym chciał akumulator. 500 kosztuje akumulator. Lniana tkanina. Czekolada, olej silnikowy. Czekoladę bierzemy. Jedną, drugą, trzecią i czwartą. No dobra, wystarczy mi. Chyba się to już zapłaciło. Nie muszę u niego płacić, prawda? Idziemy teraz zamontować akumulator. Tutaj mieliśmy narzędzia, a tu mieliśmy chyba akumulator. Car battery, tak jest. Wkładamy. Ach, co? Plus 300 XP dostałem za to, że włożyłem sobie akumulator. No i patrz, pełny zbiornik paliwa. Tak teraz patrzę, że coś z tym płynem chłodniczym jest nie tak. Czy mamy za ciepły ten płyn chłodniczy, czy go po prostu jest za mało? Słuchaj, ja mam płyn chłodniczy, tylko nie wiem, czy akurat przy sobie. Olej silnikowy. Aha, dobra, bo muszę to zrzucić pierw do ciężarówki. I wziąłem sobie ten płyn do chłodnic z kabiny. Teraz trzeba go gdzieś dolać. Tutaj mamy oleja. O, tutaj. No, stan chyba git, nie? Możemy trochę dolać, ale wydawało mi się, że jest. Po prostu tam chyba pokazywała się temperatura tego płynu, nie? Chciałem to sprawdzić, bo różnie to może być. Ale to akurat jest temperatura, czyli tak jak powinno być. Czyli ciężarówka się schłodziła podczas tego postoju. Bardzo ładnie. No i teraz to odpala od strzała i o to chodzi. Włączamy światła. Tak, bezpieczniki naprawione. No i teraz to my możemy jechać. Ręczny w górę. Dostałem przed chwilą mandat za przekroczenie prędkości. Naprawdę nie przekroczyłem jakoś dużo, ale trzeba uważać na policjantów, którzy są rozstawieni przy drogach, jak na przykład w tym miejscu.
Spróbujmy. Aha, możemy tylko włączyć i wyłączyć. Długich chyba nie mamy. Patrzcie, jak tutaj ludzie powoli jeżdżą przy tym policjancie. Zostało mi 200 mil do końca mojego transportu ze śmieciami, naprawdę takiego prestiżowego transportu. No nieważne, no trzeba na początku robić takie rzeczy. To jest sam początek mojej kariery truckera. Wjechaliśmy w jakąś offroadową drogę. Trzeba uważać, żeby tutaj za szybko nie jechać, bo jeszcze kapcia złapie albo coś takiego. Wypluj te słowa, kurczę, nie mam żadnej opony na zmianę. Ani żadnego zestawu naprawczego do załatania dziury w oponie czy coś. No ale mamy jeszcze tylko 30 mil do celu i powiem wam, zlecenie było bardzo długie. Może nie tyle monotonne, bo dla mnie cała ta Alaska jest czymś nowym, ale na pewno dużo trzeba jechać, żeby dojechać do celu. Wyprzedzam co chwilę osobówki, bo moja ciężarówka może jechać maksymalnie 58 mil na godzinę, co wydaje się być niedużo jak na standardy Stanów Zjednoczonych, ale jednak jest to dość sporo jak na te drogi, bo one potrafią być tak dziurawe, że ciężarówkę nieźle zniesie na jakimś tam wyboju. No i zakręty bywają zdradliwe. Nagle okazuje się, że musisz zwolnić mega, mega mocno i wtedy robi się kłopot. I zobaczcie, niedawno sobie tankowaliśmy ciężarówkę, a tutaj już mi trochę tego paliwa zeszło. Boli mnie, bo $600 kosztowało to paliwo, które żeśmy tam zatankowali. Wydaje mi się, że chyba powoli dojeżdżamy do naszego celu. Zostały mi 4, 3... wiesz co? Prawdę mówiąc, nie wiem. Tutaj, okej, okay, to tu będzie. Bo na mapie mi się nie pokazuje, że to jest ten nasz cel. Czekaj, bo cholera, żebym tam nikogo z tyłu nie uderzył. O właśnie, tego się obawiałem. Jakoś mi się udało, ale nie bez problemów. Niestety jeden pojazd tam uderzyłem, dostałem mandat $600. Ja, ej, ile my zostaniemy za ten transport? $600 za paliwo, $600 i tych grzywn łącznie tam $300 chyba za przekroczenie prędkości, $300 teraz za kolizję. Czekaj, bo ja nawet nie tu zajechałem. Zaparkujmy się tutaj przodem. Zobaczymy, czy będę miał jakiś bonus za parkowanie. Zobaczmy. Chyba mogę przodem, czy nie mogę przodem? Mogę przodem. A czy będzie dobrze? Jest! Dobrze, bardzo ładnie. Dobra, gasimy ciężarówkę, wychodzimy, odłączamy. I idziemy sobie do menadżera, który już czeka na nas z opierdzielem, dlatego żeśmy nieźle powywijali na tej drodze. Zobaczcie, ten gościu, co tam stoi. No dalej, jest jakby w kolizji. O kurde, jaki rockerman. Cześć, jestem Iwona. O kurde. 6 godzin, 6,5 godziny jechałem. Stan ładunku 77, ale 7000 dostałem za tą dostawę. No łącznie 6700, kurde, no to nieźle, powiem ci. To jeszcze jestem coś tam do przodu. Myślałem, że dostanę tak z $1000 i gówno będę z tego miał, ale widocznie dłuższe transporty są lepiej cenione. To mi się podoba. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Udało się naprawić bezpieczniki, udało się wymienić akumulator, udało się ciężarówkę zatankować do pełna. Te wszystkie podstawowe, a też duże wyzwania
pokonałem w Alaskan Road Trackers. Trzymajcie się, na razie. Hej!